Witam Was, moi drodzy, wszystkich moich stałych widzów, jak i tych nowych, którzy trafili tu niedawno, czy tam dzisiaj dopiero. Nazywam się Adam Razik i jesteście na kanale, moim kanale na YouTube o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Dzisiaj malujemy dalej w technice olejnej. Ten obraz, który tam w tej fazie tam jakiś... Już Wam go pokazałem, kiedy były już wszystkie plany założone, natomiast będę teraz kontynuował pracę nad nim. Jak widzicie, tak sobie zbudowałem ten obraz, że ten pierwszy plan, to wszystko jest te ciemne sylwety tych drzew. One są na tym pierwszym planie, chociaż nie są dosłownie czarne. Chcę, żeby w tym, tu będą takie też przebłyski gdzieś tam tego światła, które jest takie przytłumione, przygaszone, natomiast tu będą takie wyraźne, w tym drugim planie takie wyraźne, tu jeszcze dodam, tutaj troszeczkę w rysunku poprawię i tak dalej, na mokrej farbie nie mogłem tego zrobić w poprzednim podejściu, teraz farba nam dostaje trochę przesechł, już jest właściwie suchy, bo tam już chyba nie wiem, czy tydzień albo półtorej nie malowałem tego obrazu. Zresztą tam pozostałe to olejne będę kontynuował malowanie ich. Więc zaczynamy. Tu ten trzeci jak gdyby plan, bo to, tu będą te światełka, tu będą, zresztą po kolei będę Wam to opowiadał i zobaczycie, o co mi chodzi. To najbardziej jak gdyby będę plan pierwszy, drugi, trzeci, tam kolejne z tyłu już takie bardzo zamglone i takie z perspektywą powietrzną. Tak przy okazji Wam o perspektywie powiem właśnie tej powietrznej. Natomiast ta najbardziej, jakby wewnątrz, za tym pierwszym planem, będzie ta najbardziej rozświetlona część, gdzie będzie najżywsza zieleń, najżywsze te gałązki, tu będzie najlepsza gra, a za tą żywą zielenią będą troszeczkę przygaszone już, na które oddziałuje ta przestrzeń między ta odległość i tam będą właśnie się działy te rzeczy już takie bardziej. Ona będzie bardziej niebieska, będzie tego przy tej żywości, tej zieleni takiej, ta zieleń będzie w tej centralnej części. Teraz będę malował i będę Wam o tym mówił. Do tych, przygotowałem sobie na palecie, mam farby, teraz już kurczę nie podniosę, to mam takie dwa podstaweczki jak nakrętki od słoików. Podniosę Wam tutaj, na mojej palecie tutaj wycisnąłem te wszystkie jakieś kolory, które mam, także ja wyciskam wszystkie kolory na paletę, nawet jeżeli ich nie użyję, tym bardziej przy oleju, bo one, jak widzicie, olejne farby dłużej schną, także można je, nie ma takiej obawy jak z akrylem, także na pewno je wykorzystam, a dużych ilości nie. I tutaj kapnąłem, zawsze robię miksy terpentyny balsamicznej i oleju lnianego, taki olej lniany, taki 150 ml, mam większe też oleje terpentyny, mam taką właśnie półlitrową balsamiczną. Terpentyna kosztuje, od razu zerwam te ceny, 15 zł kosztowała to terpentyna półlitrowa, olej lniany, to są ceny starsze, bo tam olej, no nie wiem, czy można na jakimś innym opakowaniu będzie cena, żebyście od razu wiedzieli, co to kosztuje. No nie mam, kurczę, nie mam ceny, no ale to nie są drogie rzeczy, no, a olej dużo nie używam. Nie będę przyspieszał, używam też, zaraz Wam pokażę, teraz mam w szafce tam, pokazywałem Wam kiedyś, taki jest przyspieszacz, taki mam Talensa, generalnie używam właśnie farb Talensa, takich, które się nazywają Amsterdam, tego rodzaju farby olejne, to high quality, tego rodzaju, firmy Talens, Amsterdam Oil Color. Także w takich 200 ml, tak myślałem, 200 ml farby, tuby. No i do dzieła. Teraz, tak jak powiedziałem, będę chciał w przyszłości, żeby mieszać, żebyście widzieli, jak mieszam farby. Do tych podstawków, do których wlewam, tak, jeżeli wlejecie więcej terpentyny niż oleju na te podstawki, tak na te można użyć jakichś tam podstawki, podstawków szklanek, ja po prostu używam nakrętek od słoików. Tam odrobinę oleju i więcej terpentyny. Wtedy macie, przepraszam, przyspieszacie proces schnięcia farby olejnej.
Czyli normalnie ona schnie dłużej, a im więcej oleju, tym po prostu dłużej schnie. Im mniej oleju, a więcej terpentyny, terpentyna zresztą po samym zapachu, jak widzicie, ona jest taka eteryczna i ona się szybko, szybciej, że tak powiem, wysycha. Teraz tu właśnie będę ten drugi plan taki rozświetlał, to zrobię trochę takich, oczywiście będę tak się bawił, żeby tam na tym się pojawiały i te, generalnie to będzie taka zielona, soczysta zieleń, no zielona, soczysta zieleń. Zieleń taka bardzo soczysta na tym drugim planie, tu gdzie ten, tutaj będzie zabawa. Jak te pnie będą mi wyznaczać taki wertykalny układ obrazu, ten wertykalny szablon, jak gdyby tego powtarzającego się elementu, taki dodającą kompozycji taki rytm, tak te chcę przełamać troszeczkę kompozycyjnie, bo będę tę zieleń, tą soczystą zieloność, ten zieleń, będę tu, proszę Państwa, troszeczkę, wiecie, jak w gałęzie, troszeczkę tam tego ruchu nadam tej zieleni i trochę tam to, o, troszeczkę takiej przerzuconej gdzieś tu. Po prostu nie bawcie się, że tak powiem, w drobiazgi. Raczej róbcie to plamą i żeby jak gdyby rysunek wynikał z pędzla, z tego, z jego struktury, jego kształtu i tak dalej, żeby ten ślad pędzla wyznaczał nam rysunek, raczej prowadził i ten był tym śladem, który wyznacza też, no, ja to kupiłem się w tym moim tutaj opowiadaniu, żeby to właśnie pędzel nadawał kształt temu, niż tam wyrysowywać pędzelkiem, tak? Ale zaraz też przy okazji powiem, pędzla też nie należy się bać, takiego pędzelka małego, żeby tam coś sobie podrysować w trakcie. O, tu jest jeszcze bardziej soczysta ta zieleń. Czyli będę teraz tu łamał, taki zrobię tej zieleni. O, bawił się w te plamy, mogą być, jeżeli będzie duża plama przy małej, to zawsze jest ciekawiej, zawsze ten obraz się będzie ciekawszy i różnorodny, niż to ma mieć miejsce takie drobienie. No, małym pędzelkiem, gdybym teraz wziął mały pędzelek i robił takie ślapki, to po prostu obraz nie będzie miał takiego, no będzie taki nudny, monotonny. To nie jest pointylizm polega na tym, że tam, ale tam było masę tych kropek, to było tak jak w pikselach w Photoshopie, tam w obrazie bitowym, gdyby go powiększyć, to są te pikselki takie drobeczki, kropeczki. No tutaj o taki efekt nie chodzi, mnie przy tym malowaniu tego obrazu, dlatego robię to zupełnie tak swobodnie. Mieszam teraz taką żółć chromową, czyli takie żółteczko z taką troszeczkę tam bieli maznę, troszeczkę takiej żywej zieleni też z tuby, bo akurat jest fajna. Nie zawsze mówię, w zależności od tego, jakie macie składowe, to te barwy, które wynikają z koła barw tęczowych, które na palecie nie zawsze można tak uzyskać, te barwy. Staram się ten rysunek tego, niektóre te drzewa, które są na dalszym planie, czyli te pierwsze, te najciemniejsze, drugi to będą te mniej, już troszeczkę jaśniejsze. I te najjaśniejsze, jak później jeszcze tam opiszę, dodam im tym, to ta zieleń, która jest na tym drugim planie, w niektórych miejscach gdzieś tam przysłania, także zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Dlatego tutaj, o, chcę, żeby to było jak najbardziej żywy ten obraz, taki, o, widzicie, już się coś ciekawego dzieje, zaraz powiem Wam też taką rzecz, że ja, popatrzcie, jak ja maluję, ja nie maluję w jednej części i aż namaluję, ja po prostu będę maluję obraz całościowo, najlepiej jeszcze odchodzić od tego, żeby zobaczyć z odejścia, jak to wygląda, jak to się układają te plamy. Na razie jest ok, jestem zadowolony z tego i spróbuję sobie teraz wezmę zawsze ten pędzel, który mam, akurat odpowiada mi moim, że tak powiem, tutaj temu, że przygotowałem sobie szmatki czyste i miałem taką fajną nieposzarpaną, nie wiem, albo ona nie siedzi, albo, no okej. W ogóle kiedyś to, kiedyś Wam opowiem, jak usiadłem w paletę
Postawiłem sobie paletę na takim taborecie, to jeszcze za czasów licealnych. I świeżo wyciśniętą, paletę, i to były farby olejne w nowych jeansach po prostu. Tak szukałem tej palety, szukałem i po prostu takich chwili zwątpienia, gdzie ta paleta jest. I tak usiadłem, poczułem po prostu taką pod tą częścią ciała rozpełzające, wnikające w materię, tkaninę moich spodni. Zobaczyłem te barwy i podszedłem, pamiętam, i podszedłem do pani profesor Zacharskiej. Siedziała zawsze przy biurku, tam okulary, sprawdzała nasze szkicownika, co nie ma, tam korekty robiłam w naszych szkicownikach, bo tak mieliśmy zwyczaj, że szkicowniki przynosiliśmy co tydzień do oceny takich prac naszych, trzeba było coś rysować, tak. I mówię, pani profesor, mogę wyjść? Co się stało? Oczywiście spodnie się nie dało uratować, były tylko, można były tam, do pralki próbowałem najpierw. Oczywiście najlepszym sposobem na farbę olejną jest mydło, ale nie w takich ilościach, jakby tam było takie przesilenie tego, nasilenie, natężenie farby olejnej na centymetr kwadratowy, że po prostu nie dało się z tym nic zrobić. No, ale to nie o tym chciałem. Teraz mieszam w ogóle, tak jak powiedziałem, że farby niektórych kolorów takiej żywej zieleni, która jest jakąś specyficzną, wynikającą z pigmentu, do którego została wykonana, nie zawsze uzyskamy, bo mieszając tę najczystszej postaci, czyli tam farbę taką, która odpowiada tej niebieskości, czyli tej, no jeszcze tam jakiejś chromie taki, czyli ten pierwszy plan, ten drugi plan, ten żywy, a ten trzeci, który już tam będzie gdzieś głębiej dalej, to już będzie tam właśnie zużycie takich zieleni chromowych, takich oliwek, takiej oliwkowej zieleni. Zaraz to będzie tam też gdzieś w tym. Bo też w cieniu tych nie mogą być to nie może być po prostu takie. To musi być zabawa, chociaż żywe kolory, fajne kolory, rozświetlone, tam jeszcze światełka do tego przyjdą, zobaczycie, jaka będzie zabawa, jaka będzie fajna gra światełek. Natomiast musi być kontrast. Mówię, że kontrast buduje obraz. Gra, jak powiedziałem, malowanie, malarstwo to jest gra ciemnego z jasnym. Gra ciepłego, jak popatrzcie, ta zieleń i ta zieleń, na przykład te dwie plany, one są z jednej rodziny, o innym walorze, innym natężeniu, natomiast one są raczej planami ciepłymi. Natomiast już można zrobić zieleń, którą zaraz zrobię właśnie, bo taką żywą zieleń można skontrastować ciemną, ale chłodną. Będzie wtedy bardzo fajny kontrast. Dlatego w kole barw tęczowych naprzeciwko siebie, na przykład jest fiolet z fiolet z żółtym kolorem, czyli czysta, gorący taki żółty kolor, czyli ciepła barwa zupełnie, z tym fioletem takim, on jest taki, w tym przypadku tej pary jest chłodny, tak? Natomiast na przykład czerwony z zielonym, czyli w przypadku na przykład zieleni z zestawieniem z czerwienią, no to czerwień jest ciepła, a zieleń jest chłodna, tak? I także możemy na przykład mówić o barwach, na przykład niebieskie jako barwie zimnej, ale ona może mieć w zestawieniu z inną barwą, na przykład inną niebieską nawet, może być niebieska bardziej ciepła, czy tam i chłodniejsza, czy zimniejsza i cieplejsza, tak? Po prostu musicie na to zwrócić uwagę i tak sobie tam. Ja pewnie już wiem poprzez lata doświadczeń, że tak powiem, to nie kontroluję już tak, bo mówię, tym bardziej sobie pozwalam, teraz dużo mówię, dlatego teraz robię na przykład taką, sam namieszałem, no będę szkoda, nie mam tak na razie, nie może się tego zaobserwować, jak ja to mieszam. Natomiast mogę wam powiedzieć, karmin, troszeczkę karminu, maznąłem, troszeczkę żółtej, takiej kremowej, troszeczkę delikatnie tam bieli, do tego jeszcze takiej właśnie zieleni, takiej też chromowej, no takiej ciemnej. Kurczę, no bardzo, bardzo będę chciał, żebyście widzieli paletę. Bo to jest najlepsza zabawa, żebyście. Chociaż ja uważam, że nikt was nie nauczy, to tak jest ze wszystkim, nikt was nie nauczy malować, opowiadając, tak? No nie możecie nauczyć się malowania obrazu z opowiadań moich. Musicie po prostu
chcąc malować, musicie po prostu malować, żeby się nauczyć, a nie słuchać opowiadania, chociażby nawet było najlepsze i najfajniejsze, ale to tylko będzie moje opowiadanie o malowaniu, a nie wasze doświadczenie. Także jeżeli tego doświadczenia nie posiądziecie, to zapewniam, że nic z tego nie będzie, żeby tam po prostu się nauczyć. To tak jest, nie wiem, nie nauczysz się języka, nie próbując z nim się porozumiewać, czyli mówić, albo tam nauczyć się słówek, jakichś tam podstaw gramatyki, żeby w tym języku mówić. Natomiast żeby malowaniem jest tak samo, no po prostu. Teraz na przykład dodam i zrobię, idę w kierunku tych chłodnych barw, bo jak powiedziałem, maluję całościowo i teraz będę chciał troszeczkę, bo tam ludzie niegdzie pozajeżdżałem na ten, nie chciałbym, będę teraz chciał, nie odpowiada mi jeszcze, o na przykład ten tyjeń jest fajny, ciemny, natomiast brakuje mu takiego smaku, koloru, takiego maznięcia, właśnie na przykład dodam, troszeczkę go ocieplę, troszeczkę go przyciemnię, bądź rozjaśnię. O, już jakiś fiolet w tym jest. Będzie fajnie przy tych żywych, ciepłych kolorach. Fiolet też troszeczkę, on jest chłodny, bo on głównie składową jego jest błękit jakiś tam paryski. I do tego troszeczkę tam maźnięty karminem, taką czerwienią. Ale on, o, widzicie, on już, no tego pewnie nie zobaczycie. Bo to w świetle i tak się tych żarówek tego nie widać, ale o to mi chodzi, że już to nie będzie takie płaskie, że ja będę teraz raczej to traktował, o widzicie, jako plamę, teraz dodam troszeczkę tam ciemniejszej, nawet troszkę tam lidzę tą czernią, troszeczkę właśnie jeszcze tam dodam, może troszeczkę nawet zieleni do tego dodam, żeby to, o, rozróżnić. I tu już ten pieniek, ten